is! No tak, ale tu w tym momencie nie ma mojego berła, który w sumie mnie chroni, tak de facto. Okej. Siema, siema, Kmal. Siemaneczko, siemaneczko. Noż ty, zasrany. Giniesz mi tutaj. No, można powiedzieć, że urlopik, tak. Tak, tak, jak najbardziej urlopik. Całe 2 tygodnie. No, widzisz, nikogo nie było, szukałeś? Pięknie dostał tam. No, gdzie jesteś? Nie mam pojęcia, co się stało, że mnie zahaczył, mnie złapał. Jakaś taka dziwna beznadzieja. Przez weekend to... Czy fajnie te DLC? To pierwsze? Bo to pierwsze jest ten... Dziedzictwo pierwszego ostrza. Genialne jest. Tyle ci powiem. Kmal, jest genialne. Let's hope no one notices me here. You'll die here!
Jeden, cztery melona, nieźle. He lot prisoners. A Morgis wouldn't like it if I freed them. Oficerze, w trakcie jednego z naszych patroli zauważyliśmy bandytów obozujących w pobliżu mesjańskiej kopalni. Moim zdaniem Heloci zostali pojmani. Mamy podjąć jakieś działania. Jeśli Helotów spotka coś złego, to nie będzie w tym naszej winy, prawda? Powiedziano mi, że mam nic nie robić bez wyraźnego rozkazu. Czekam zatem na odpowiedź. Okej. Okay. Czekam, się będą z akcji i pewnie pójdę ekspicji. Tak, tak. No tak czasami jest. Jeśli tak czasami jest. Są expy, ale nie chce się expić, nie? Są expy, ale nie chce się expić. Tak, tak jest, niestety. Dobrze. O, to my musimy stąd wyjechać. Tak. No, bo generalnie jeśli chodzi o ten dodatek dziedzictwo pierwszego ostrza, to fabułę główną zakończyłem. Teraz jeszcze w sumie jakiś poboczny quest został, który kończę i będzie można przejść do drugiego DLC, który jest dłuższy od tego, nie? Ale niemniej ten DLC, o kurwa, tyle emocji, że szkoda gadać, nie? Przeczyności leveli i też urlop. Nice, nice. No, i teraz też mam urlopik, więc jest spoko. No, czuję, że jutro jednak nie ukończymy jeszcze Odyssey, przynajmniej tego drugiego DLC-ka, bo ona jest zdecydowanie dłuższa. No coś chyba 30 godzin, więc... Jeszcze w przyszłym tygodniu przynajmniej parę dni będziemy grali. Chyba z tym wirusem nawet nie mam po co urlopu brać się. No tak, niby tak. Znaczy wiesz co, urlop się przydaje, żeby też mentalnie odpocząć, jakby nie patrzeć, nie? Wiesz, w teorii możesz wychodzić, może coś sobie porobić, nie? I should free them. Antithes? Is that you? Yes! Yes, thank the gods! What? Znowu ten? Wait, Cassandra? No! Why did it have to be you again? Go away! Help! Someone else! Help! Help! I'm all alone! Keep your voice down! The guards will see you! Why did you have to do this again? Ała! Chylił się! Pierdziele, znałem on. Kurde. Będzie beka. Antithes, my proud friend. What's happened to you this time? The gods are not fair to Antithes. I spent my wealth on my gifts to you. I don't complain, that was fair. Then someone told me I could make a fortune in Messenia. But those Malakas sold me for a fortune instead. I am a slave here. And now you show up. How is that fair? This isn't my fault. It's your pride that did this. Yes, I Antithes, am proud. And I will never be indebted to anyone. But now you save me again? Why do you keep doing this to me? I could hardly leave you to rot in that cage, Antithes. You just can't leave me out of your heroic deeds, can you? Now what can I do? I have nothing, Cassandra. Nothing to pay my debt to you. Antithes, the Greeks are indebted to the gods, aren't they?
Of course we are. We can never repay their gifts to us. I am proud, Cassandra, but not that proud. I am the messenger of Zeus. I'm basically a god. What? This is worse. How can I ever repay my debt to you? As a god, I can forgive your debt, can I not? I... Yes, I suppose you can. I could use you on my ship. Parnavas may hate me, but you'll be kept out of trouble and your debt to me will be fulfilled. I, Aeantides, will never be indebted to anyone, except a god. Who can resist the gods? I accept. W końcu. I'll see you on my ship, mortal. Śmiertelniku, widzimy się na statku. Ej, on jest złoty, nieźle. Nice. Okej. Ale Jezus Maria, ten chain z questami od niego był tak irytujący niesamowicie, że szkoda gadać, nie? Okej, okay, Liska, powiem wam tak. DLC 1 ukończony. W 100%. Dobra, nic tu nie ma. No! To możemy zaczynać Atlantydę. Teraz, gdzie to jest? Spotkaj się z informatorem. Hele? O, tu jest, dobra. Okej. Okay. To lecimy tu. Jezus Maria. Ale powiem wam, że ten DLC 1 to tak przynajmniej coś koło 10 godzin. Więc jest moc. Ten, co teraz będziemy robić, to jest grubszy, bo mówię, chyba z 30 godzin. Tak, nie no, to już wiadomo, no panie, był nawet trailer, kurde, nie? To wszystko. To już nie jest nic z żadną tajemnicą, gdzie to się będzie rozgrywać. Wikingowie, Anglicy. Te piękne klimaty. Będzie Wayne, kurde, Angeliko, kurde, po czerepach. Siekierką, toporkiem. Ciekawe jestem, jakie ulepszenia będzie miało ten Valhalla. To mnie najbardziej interesuje. Atlantydo, gdzie jesteś? Tu jest coś, okej. Dziedziczka wspomnień. Isu? Keeper, you came. That's... Am I seeing things? Stuszki. Keeper, you have come far to meet me here. Keeper? My name is Cassandra. Names change, but this task is eternal. You are the Keeper, she who keeps the Great Seal closed and the staff of Hermistus Megistus safe. Ciężko będzie sprostać temu nowemu asesynowi widoków z edycji. No zobaczymy, co tam zaprezentują. Fakt faktem, widoki mogą być nie aż tak mocno atrakcyjne jak tutaj w Odyssey, ale zobaczymy. Tell me more.
about this task. To be entwined with mine. I've been called many names, but you may call me Alicia. Entwined? How? I can now present myself to you in a form that you recognize. You must deliver me to the heir of memories. Even now, she watches us. When I speak to you, I speak through you to her. None of this makes any sense. What happens to all of us? Then, she will open the Great Seal to Atlantis. It longs to be opened. Your task is to be the keeper until that time. Pledge yourself. Where is this heir? Not where, but when. She is yet to be, but even still, she is here watching us now. Fine. I pledge to keep the staff until the heir of memories, whoever that is ready to take it. I to jest prawidłowa odpowiedź. Mam nadzieję, że będzie lepsze niż wielbłądy i pustynie. Nie. Kyoshi, you cut out, you there? Another bug. I was saying, for now, try to relax. Heir of memories. The Great Seal awaits you. Victoria, did you hear that? Nothing on our end. What did you hear? Before there was radio static, like we were being jammed. But just now I heard a voice. The same one Cassandra heard in Atlantis. Might be the bleeding effect. Like Kyoshi said, try to relax while Alana works on the results of the diagnostic. Go to the seal, heir. I have enough food and water for a week. Two if I ration myself. I would not recommend staying down there that long. We can't help you from up here if Abstala shows up. Yeah. I'll hurry. Yeah. Mam wielką pochodnię. Nie zawaham się jej użyć. The keeper delivered me to you. Her pledge has been satisfied, and now I am entwined with you. Heir of memories, this is the Great Seal to Atlantis. It has waited long to meet you. Berło mówi? Alethea's voice is coming through the staff. Victoria? The interloper can't hear you now. You're scrambling my comms? Focus, Layla. You're not going crazy. I think that memory. If it wasn't an animus malfunction, Cassandra was the keeper holding the staff for me? And somehow the staff has been equipped for audio transmission and is connected to this seal. These symbols. It almost looks like a locking mechanism. Name these symbols in order, and at long last, the seal will open to the heir of memories. Okay, talking stick. But which symbols, and in what order? There must be some way to know. The keeper kept this riddle and more in her mind. Altair 2. I'm going back in the Animus. If the signal gets through and you can monitor my vitals, great. If not, well, you've earned one free, I told you so. I told you so. My name is Wielbłąd. Keeper, our task is to guide the heir of memories to the symbols. A man called Thiras knows of their whereabouts. Thiras? The guy who helped get Phidias out of Athens? Is that why you've brought me back to this place? Here, the role of the Keeper bound itself to you, though you didn't know it yet. Now, to uncover the truth, we must go to Thiras. Powiem ci tak, Littlefoot. Altair, spoko postać, aczkolwiek Altaira przybija Ezio. Patrząc tak
jeśli chodzi o dalsze części, nie? To fabularnie Ezio przybija nawet Altaira. How will I know this heir of memories when I see her? She will come to you. The end of your journey is in the Hall of Atlantis, where her true journey begins. I don't understand who the keeper is. The keeper isn't a person, but a task, and it is yours. Pythagoras held the staff to exploit its power. The keeper's task is to restrain it and protect it from the hands of corruption until the heir of memories appears. No, dlatego też nie masz porównania, nie? Byś musiał zagrać po prostu w dalsze części, nie? Więc i... Ale naprawdę fabularnie Ezio no, zamiata Altair, aczkolwiek Altair jest też fajną postacią, jak nie patrzeć, nie? Who or what are you? I am Aletheia. Pythagoras called my people the ones who came before, but we are the issue. Like you, I invited rebellion into the world, though there were complications. I replicated my consciousness in the staff of Hermistris Megistus so that I can speak with you and the heir. No, tylko na podstawie dwójki mówisz. No, prawdopodobnie na podstawie dwójki, tylko tej, jakbyś miał porozumieć, to tak, nie? Natomiast dalej postać się rozwija dosyć mocno. Tyras could be anywhere now. What I know is that he was brought to Seriphos, but be careful. He went against his will. I'm going to find Tyras. I guess you're coming with me? Our tasks are the same. Layla, come in. Alana, is that you? Two things. Something's been interrupting our comms, which explains why we lost your vitals. Kiyoshi is looking into it. I know this sounds crazy, but I think it's the staff. Nothing sounds crazy to me anymore. Still, I'd like to verify. In other news, your animus is definitely bugging out. Victoria is yelling at her monitors in French, and frankly, I'm not sure what you're doing is safe. You call that yelling? Layla, the Altair 2 is moving into position. We're gonna ask that you come up for air while we take a look at it. I can't do that, Vic. Cassandra's looking for Tyras, who might know how to unlock the Great Seal to Atlantis. The what? Layla, Tyras was a friend to Phidias. I'll let you know more as soon as I get answers. Layla out. Nieźle. Jaką gierkę next planuję? Znaczy, wiesz co, generalnie wcześniej już zacząłem Far Cry'a dwójkę ogrywać, także sądzę, że będę chciał dokończyć dwójeczkę. Generalnie całą serię w Far Cry'a chcę ograć. Jeszcze zacząłem Herosów piątkę, to na pewno też będę ogrywał. Chcę jeszcze dokończyć Grimdawn, bo w sumie jeszcze jeden poziom trudności mam do przejścia. No i sądzę, że najpierw to pokończę, ewentualnie gdzieś tam jeszcze coś może jeszcze wleci, nie wiem, przy jakiś The Walking Dead kolejne sezony, bo sobie zakupiłem, bo były na promocji, więc mówię why not? Sephiros, gdzie jest Sephiros? Wyżej, chyba nie, Sephiros. Tak, to jest to. Teraz jest... kolebka przebywa na zachód od leśnej chatki. Kolebka mitów? Tak, przebywa w północnej części kolebki mitów. Leśna chata. Na zachód. Dobra. Tu. Znaczy, generalnie nigdy nie grałem w Far Cry'a, tak de facto. Jedynkę stwierdziłem, że trochę za stara. Dwójka w sumie... Mm.
tyłka nie urywa, że tak powiem, nie? Ja, po tym, co już przegrałem, a trochę tam godzin już przegrałem w Far Cry Blue. Natomiast liczę, że dalsze Far Cry będą całkiem spokojne. Z pół roku temu przeszedłem całą kampanię. O, jest nice, nice, nice. No, jeśli chodzi o Harrison, to piątkę chcę przejść właśnie, którą gdzieś tam zacząłem. Na pewno szóstkę będę też chciał przejść. Gdzieś tam też kiedyś grałem. I nie przeszedłem całej. I chyba siódemkę też, nie? Tak w sumie by wypadało. I want to stop, but I can't. Not until you tell us where you found these symbols in Phidias's workshop. Go check it out. Eagle Bearer, I can't tell you how relieved I am to see you. Are you all right? It's nothing compared to what they did to poor Phidias. Did you hear? Nie no. No właśnie też wszyscy mi mówili, że jedynka w sumie była lepszą częścią niż dwójka. No ale to skąd mogę wiedzieć, nie? Tak de facto, nie? Ale stwierdziłem, mówię, że jedynka na, bo raczej nie zdzierżę grafiki. No dwójkę w sumie ledwo co zdzierżam, ale to tam jest swoją drogą. No ale chcę przebrnąć przez to, co tam jest i później usiąść do trójeczki. Tam chyba był jeszcze DLC-ek do trójki, czwórkę i tak dalej, i tak dalej. No, także zobaczymy. Tak naprawdę zabijesz wszystkich strażników danego miejsca, odejdziesz 30 metrów. Tak, to jest akurat kiczowate, nie? Thiras, I need you to think. I'm looking for the location of some symbols. I can't explain why, but you have to help me. I was exploring the tombs of Agamemnon, Eteocles and Orion. I'm a traveler like you. I found the symbols and etched them onto parchment to give to Phidias as a gift. Where were the symbols? In Argolis, you'll find one in Agamemnon's tomb. Eteocles' tomb in Attica is where I found another. The final one I found in Viotia, deep in Orion's tomb. What did you hear about Phidias? Rumors now. A man in gold came into his workshop, tortured him, broke his hands. His body was too destroyed for a proper burial. Masakra. You need to find somewhere safe, Thiras. You can sail with us on the Adrestia. I would be forever in your debt. Take this map. It's rough, but it's the best I could do. Here, Eagle Bearer, and thank you. Oj, wiem. Wiem, że może mi przybyć dużo, jak będę grał w Gothica ewentualnie. To pośpiesznie nakreślona mapa wskazuje położenie grupy, co wygląda te klasy i Orion. Okej, okay, dobra, nice, okej. Okay. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, co tam ciekawego będzie. To jest tylko ten teraz, okej. Okay. Okay, on nic nie bierze hajsów, nie? Nie, dobra. Dobra. Co my tu mamy za zadankę jeszcze? Co tu jest? Znajdź grobowiec w Attyce, w Beocji. I teraz tak. Symbol znajduje się w zachodniej części świętej równiny Demeter. No, i to jest to. Easy. To jest kwestia 20 godzin gry, czy tam 30, jakbyś wszystko zrobił, a gierka jest super ciekawa. Tak, wiesz co, grałem w sumie ze znajomym, jak ja jeszcze w sumie peceta nie miałem, to graliśmy razem. W Gothica 1, 2 też graliśmy.